Z życia. Ściana, 17 listopada 2011 rok. Bardzo serdecznie i gorąco w imieniu swoim, jak również autora, dzięki któremu dzisiaj wszyscy tu żeśmy się znaleźli, witam gorąco w naszym gronie. Witamy gorąco pana Tomasza Beciora. Bardzo gorąco witamy panią Dorotę Kwoka. Jest to pani, która jest korektorem tomiku poezji Sen życia Tomasza Beciora. Jest poetką, malarką, grafikiem, recytatorką i animatorką kultury. Witamy gorąco w naszych progach panią wicewójt gminy Czermin, panią Elżbietę Szymczuk. Jak również gorąco witamy przewodniczącego Rady Gminy w Czerminie, pana Stanisława Lesia. Witamy gorąco naszych gości spoza naszej gminy. Dalszych gości. A to panią sekretarz gminy Tuszów Narodowy, panią Renatę Patenak. Witamy dyrektora, zastępcę dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu do spraw biblioteki, panią Marię Błaszków. Witamy panią profesor języka polskiego, panią Bogumiłę Gajowiec. Witamy naszych poetów, naszych rodzimych i zagranicznych, że tak powiem. Panią Natalię Matkowską. Witamy bardzo. Pana Mieczysława Działowskiego. Panią Marię Kusek. Panią Marię Sfu. Także pana Zbigniewa Wicherskiego. Witamy bardzo gorąco księdza proboszcza pana Piściana, Stanisława Duszkiewicza. Witamy dyrektorów szkół w osobach. Dyrektor gimnazjum pan Bogusław Telet. Dyrektor szkoły podstawowej w Ścianie pan Stanisław Cienka. Szczególnie gorąco witamy przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Gminy w Czerminie, pana Ryszarda Dukałę. Witamy przewodniczącą koła gospodyń w Ścianie, panią Alinę Zięba. Witamy nauczycielki języka polskiego, panią Barbarę Dychanowicz. I bardzo gorąco witamy przedstawiciela tygodnika Korso, pana Krzysztofa Babiarza. Witamy również rodzinę pana Tomasza Pędziora i wszystkich pozostałych środków, pan Tomasz Pędzior. My mieliśmy przyjemność wydać tomik poezji pana Tomasza Pędziora w roku ubiegłym pod tytułem Rymowane myśli i spostrzeżenia. Rok wcześniej również ukazał się jego tomik poezji Zostawić ślad, który wydała Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowej. W takim układzie mogę widzieć siebie, Tomaszu, w tak dobrym zdrowiu, w tak dobrej kondycji, a tym bardziej jest mi miło, że udało się zrealizować to, co myślałam, że już się nie zdarzy. Bo chcę powiedzieć, że Tomasz pracował nad tym tomikiem długo. Potem dał teksty do sprawdzenia, potem musiał przecierpieć, że niektóre teksty wypadły, ale Tomaszu, cieszę się, że ci się udało, już mimo dlatego, że nawet, że musiałeś zaangażować swoje środki, ale jeszcze raz ci bardzo gratuluję. Dziękuję. Drodzy Państwo, posłużę się tytułem wstępu, może słowami, które użyłam
w tej książce, którą dzisiaj promujemy. Zanim zaproszę czytelników do wędrówki poszarzałymi kartkami kalendarza Tomasza Pyciora, wydeptanymi w kolejnym, trzecim jego tomiku poetyckim Sens życia, muszę cofnąć się, przypominając poprzednią ścieżkę z 2009 roku, którą w Zostawić ślad Tomasz Pycior rzeczywiście pierwszy raz odważa się przejść jeszcze raz metaforycznym wczoraj. Na wędrówkę zabiera do kieszeni zegar życia, obleka się wiarą, by wędrowaniem poprzez ziemię ojczystą, ziemię planetę ludzi, podróżą zimowymi reminiscencjami dotrzeć do szerszej promenady, urozmaicając tę wędrówkę sznurowadłami słów, pół żartem, pół serio. Na startych podeszwach wkraczamy wraz z autorem do 2010 roku wyłożoną kostką rymowanych myśli i spostrzeżeń. I zadawałam sobie tutaj pytanie, czy nasz bohater zmienia już poetyckie buty, czy też nadal w swych starych, wysłużonych trzewikach pragnie przejść poprzez bruk chociażby tamtego PRL-u. I gdy Tomasz Pycior zezwolił mi kolejny raz zetknąć się z jego poezją, a muszę nadmienić, że wcześniej ze Stachem nagraliśmy mu dwie płyty w CD z jego wierszami, to chcę powiedzieć, że zastanawiało mnie, czy choć w tych gankowych, drewnianych gzymsach odnajdę tamten kurz z tych poprzednich tomików poetyckich, czy też autor oblecze się już w nowe, wylakierowane buty. Tomasz, jak odczytuje, i tym razem powracając do rozwiewanego progu tamtych ścieżynek w najnowszym zbiorze poetyckim, poszukuje sensu życia, stawiając nam znaki drogowe, byśmy bez kolizji mogli dotrzeć do nabożnych treści poświęconych Stwórcy Panu i obrzędom religijnym, pozwalając jednocześnie odpocząć w niedzieli, by wraz z Panem i ku Jego chwale przemierzać pola pełne kwiatów, knieje, lądy i morza. Czy autorowi udało się odnaleźć sens życia? Czytelnicy oceniającami. Wierzasz, że powstało wiele jeszcze nowych wierszy, będąc nawet w dobrym szpitalu. Ale myślę, że będziesz się trzymał tej drogi, którą obrałeś i tego ci życzę. Dziękuję. Zapraszam Państwa na krótką wędrówkę, żeby nie przemęczyć naszego bohatera. Szary świat tonie w ciemności. Gęsta pokryła go mgła. Niby otchłań duchów wieczności, wiatr smętną nutę gra. W takiej scenerii smutnej, jesiennej, nadchodzi zmarły dzień, co wyobraźni żywej, płomiennej, tworzy zwątpienia cień. Ten dzień odwiedzin tych, co odeszli, a żyli pośród nas, stawia pytanie, co stąd wynieśli, jak odejść nadszedł czas? Czym w życiu byli i co zrobili, gdy przybywali tu? Jaką opinię pozostawili przed dniem wiecznego snu? Jakie wspomnienia po nich zostały? Dobre, a może złe? Jakie ich życia cele sięgały, Bóg jeden tylko wie. Ej, wy pola, czarne role, co wspieracie chłopską dolę? Co szumicie zbóż głosami, co świecicie rosy łzami? Co się trawą pokrywacie, wolnym kwieciem zakwitacie? Falujecie zboża manem i pachniecie świeżym siadem. Nagrzane ciepłem słonka, zasłuchany śpiew skowronka. Co dajecie pożywienie i dla wielu dom schronienie,
dzisiaj dzieje, że stracili ci nadzieję, co was szczerze pilnowali. Uprawiali, obsiewali, co jak matkę was kochali, co w was życie pokładali. Coście dla nich wszystkim były od zrodzenia do mogiły. Pola nasza, polskie niwy, wszak was kocha Polak żywy. Lecz sprawiła polityka, że was polski chłop unika. Chociaż do was serce bije, ale z roli nie wyżyje. Ma paść krowy, siać pszenicę, to wyjeżdża za granicę. Dlaczego tak? Za oknami deszczu strugi i wieczór jesienny długi, a ja poprzez strugi wody liczę mknące samochody i do głowy mi przychodzi, że jak myśmy byli młodzi, deszcze gęste owszem były, samochody nie jeździły, utwardzonych dróg nie było i w ciemnościach nam się żyło. I nie było centralnego, woda z ujęcia własnego. Ni lodówki, zamrażarki, ni kuchenki, gazu, pralki. Nawet ubrać co nie było, latem boso się chodziło. Na zimę buty drewniane, czasem słomą ocieplane. A mróz zimą bywał srogi, nieraz odmarzały nogi. Dlaczego? Polska wieś dzisiaj się chwieje, młodzież za granicę wieje. Po co chować czy siać ziarno, jak ta praca jest za darmo? Te gospodarcze wybryki to cel głupiej polityki. Niby żeśmy wyzwoleni, ale trądem zarażeni.